Dom dziecka w Lesznie imienia Świętej Rodziny wymaga remontu. Do akcji zbierania pieniędzy przyłączył się poznański zespół Reason, który wyrusza w charytatywną trasę koncertową. Zarówno w Poznaniu, Krakowie, jak i Zakopanem będzie można posłuchać kolęd w nowym, rockowym wydaniu. Zespół zagra również kilka swoich utworów. Zespół Reason zaprasza bardzo serdecznie na naszą akcję maraton, świąteczny maraton muzyczny, który rozpoczniemy 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt, w kościele Świętego Rocha na Łacinie. Zapraszamy na godzinę 16, drugi dzień świąt, tam kolędowo, ale być może też zagramy swoje autorskie utwory, kolędy w swoich opracowaniach. A co to takiego będzie? To będzie akcja, którą rozpoczynamy właśnie tego dnia, po czym wieczorem wsiadamy w pociąg, jedziemy do Krakowa, tam gramy koncert w piwnicy pod Baranami, tam spotykamy się z aktorami w Teatrze Juliusza Słowackiego. Następnego dnia znowu jedziemy do Zakopanego, tam gramy koncert z Jackiem Zielińskim ze Skaldów. Tam gramy na Kalatówkach i tam idziemy też jeszcze kolejnego dnia do Morskiego Oka i też gramy w schronisku koncert. Akcja zbiórki pieniędzy na Dom Dziecka w Lesznie prowadzona jest przy współpracy z organizacją Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Pieniądze można wpłacać na konto podane na ekranie. Biegniesz. Wpłatę najlepiej zatytułować Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na Dom Dziecka w Lesznie. Zbiórka pieniędzy nie kończy się z końcem roku. Pomagać można cały czas, do czego serdecznie zachęcamy. Każda złotówka się liczy. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie tych dzieci, aby pomóc im wyremontować dom. Zawsze są wielkie potrzeby i wychodzimy naprzeciw. My biegniemy, kochani telewidzowie. Idźcie na pocztę, wpłaćcie jakieś pieniądze. Tak jak mówię, każda złotówka się liczy. Czasami nam się nie chce czegoś zrobić, bo myślimy, a może 10 zł to nic nie da. Wiem, jakie tam są wpłaty i bardzo zachęcamy, żeby to uczynić, żeby pomóc tym dzieciom. Całą akcję będzie można śledzić na Facebooku, będziemy udostępniać te posty na YouTubie, będziemy prowadzić taką transmisję na żywo właśnie ze wszystkich tych wydarzeń, które tam będą miały miejsce. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Przebieg akcji można śledzić na stronie internetowej zespołu na Facebooku.